Słuchajcie, to jest ekipa filmowa. Zgadywać? Ale tu mamy zgadywać i musimy zgadnąć. Banknoty, kasa, forsa, kasiora też. Ktoś daje komuś pieniądze i on sobie kupuje coś. Mówią, te pieniądze potem dawają, potem same pamiętać. Jest tak dużo pieniędzy. Bardzo. Tam się celuje pieniądze. One drukują pieniądze i potem oddawają ludziom. Bank jest po to, żeby pracować. Żyć. Żeby coś kupować, no, albo wyjechać. A PKO po prostu pomaga takim ludziom. A ja byłam dużo razy. Tak, ja, mój tata. Moja mama i mój tata też, ale moja mama nawet w tym oddziale. Moja mama tutaj pracuje na parterze. Tata tutaj pracuje. Moja mama pracuje w banku. Ma się własne takie gabinet, biuro czy coś takiego. Zarabia pieniądze. Czasami ludzie ze sobą współpracują. Mają komputer. Oni mają tam takie specjalne tablety. Moja mama pracuje w banku, no i robi dokumenty. Mogę dawać pieniądze jednym osobom. Bankomat to taki, gdzie tam wychodzą pieniądze. Gdzie się drukują pieniądze. Że na przykład coś daje pieniądze. I ko? Ja wiem. Ja nie wiem nic. Czy ja nie wiem? Moi rodzice mają tą aplikację. Kota na telefonie. Ja chyba byłam w IKU kiedyś. Zbieraniem pieniędzy, pożyczaniem i wydawaniem na coś. Ale w ogóle nie wiem, co to jest. To ja to takie coś... Nie wiem. To jest coś takiego, że się chowa do skarbonki, się tyka, a nie miało się w dużo. Ja mam tą świnkę skarbonkę. Ja te. Zostawią i sobie nazbierają trochę, a potem znowu coś kupią. Można kupić na przykład owoce, warzywa, rzeczy do gotowania. Ja już zaczynam oszczędzanie. Nie oszczędzałam, ale teraz już będę oszczędzała. Nie. Tak. Tak. Żeby zbierać na to, co się bardzo chce. Żeby sobie coś kupić. Takie rzeczy. Jedzonko. Na urodziny nie mamy pieniędzy. Musimy oszczędzać. Sprzedaj źle magnety. Zostaje na inne rzeczy. Troszkę dają właśnie, ale dają szczęście. Średnie. Nie. Nie dają. Trochę dają na wejście. Tak. Nie.